Zawistny sąsiad. Dawno, dawno temu w małej wiosce Greymonta żyło stare małżeństwo, Richard i Maria. Richard i Maria nie mieli dzieci, ale posiadali uroczego małego pieska, który wabił się Romeo. Romeo, chodź tu, mały. Jedzenie gotowe. Romeo był przywiązany do starego małżeństwa i nigdy ich nie opuścił. Nasz mały kudłacz radości, czyż nie? Ha, 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 tak, dokładnie tak. Pewnego dnia Richard jak zwykle pracował w ogrodzie z Romeem. Nagle zauważył coś dziwnego. Romeo węszył i drapał w pewnym miejscu. Co jest, malutki? Natychmiast Romeo podbiegł do swojego pana i głośno zaszczekał. Wrócił do miejsca, w którym drapał. Richard zastanowił się, co się stało i podszedł do miejsca, gdzie był pies. Romeo skakał, szczekał głośno, aż zwrócił na siebie uwagę Marii. Zaciekawiony Richard zaczął kopać. Bardzo szybko szpadel łopaty uderzył o coś. O rety! Wygląda na to, że coś znaleźliśmy. Pochylił się i wyciągnął duże pudło. Kiedy je otworzył, opadła mu szczęka. Pudło było wypełnione błyszczącymi złotymi kawałkami. O niebiosa! Czy ja śnię? Nie wiem jak ty, ale ja zdecydowanie nie. To jest prawdziwe. Ha, 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 ha. Nasz mały chłopiec znalazł fortunę. Jesteśmy bogaci. Romeo zaszczekał i podskoczył z radości. Pudło było tak ciężkie, że Maria musiała pomóc w przeniesieniu go do środka. Mijały dni. Romeo otrzymywał do zjedzenia to, co lubił najbardziej. Spał na poduszkach wartych księcia. Był to dla niego piękny czas. Aż pewnego dnia Russo, zazdrosny sąsiad, dowiedział się o fortunie Richarda i Marii. Opracował przebiegły plan, by schwytać Romeo. Ten mały pies jest mi potrzebny. Wieczorem, kiedy małżeństwo zaśnie, zwabię go ciasteczkami, a potem złapię. Wedle planu Russo zakradł się w nocy do domu starego małżeństwa. Richard i Maria spali głęboko, a mały Romeo bawił się swoją piłką, gdy nagle drzwi się otwarły. Romeo podniósł wzrok i zobaczył pyszne ciastko leżące przy drzwiach. Podskoczył i pobiegł w kierunku drzwi. Natychmiast ugryzł ciastko i zjadł je z radością. Biedny nie był świadom, że ciastko miało w sobie środek nasenny. Gdy je zjadł, upadł na ziemię i zasnął. Teraz pies jest mój. Mówiąc to, podniósł małego Romea i zniknął w mroku nocy. Następnego ranka, kiedy Richard i Maria zbudzili się, okazało się, że Romea nigdzie nie ma w domu. Zaczęli go szukać. Och, Romeo, Romeo, gdzie jesteś, mały? Gdzie jesteś, nasz kłaczku radości? Ale Romea nigdzie nie było. Gdy poszli do ogrodu, szukając go, z drugiej strony płotu krzyknął Russo. Co się stało, sąsiedzie? Dlaczego wyglądasz tak smutno? Russo, nie możemy znaleźć naszego małego psa. Widziałeś go? O, nie widziałem, ale jestem pewien, że wybiegł z domu za jakimś motylem, z którym często się tam pewnie bawi. Och, nie mógł odejść za daleko. Richard, chodźmy, poszukajmy go. Masz rację, chodźmy go poszukać. Richard i Maria poszli go poszukać. Widząc, że to dobry moment, Russo wszedł szybko do swojego domu i wyprowadził Romeo. Ty, mały diable, przeszkadzałeś mi przez całą noc. Teraz bądź choć trochę przydatny i pomóż mi znaleźć skarb w ogrodzie. Położył Romeo, ale trzymał go na smyczy. Nie myśl sobie, że uda ci się uciec. Biedny Romeo zaczął węszyć. Wkrótce zatrzymał się w miejscu i zaczął szczekać. A, dobry maluch. Mam nadzieję, że skarb jest wart więcej niż ten Richard. Mówiąc to, zaczął kopać i wkrótce znalazł duże pudło. Zadowolony wyciągnął je i otworzył. Ku swemu szczęściu,
zobaczył, że jest ono wypełnione złotymi monetami. Ty, mały psie, jesteś wyjątkowy. Teraz mogę cię uwolnić. Odpiął smycz z obroży i położył go po drugiej stronie ogrodzenia. Biegnij do środka. Twoja mama i tata zaraz wrócą do domu. Romeo natychmiast pobiegł do domu. Russo wziął pudło ze złotem, uśmiechnął się i wszedł do mieszkania. Gdy Richard i Maria wracali, smutni i zrezygnowani, Romeo wybiegł w ich stronę, szczekając. O, tu jesteś! Jest wreszcie. Gdzieś ty zniknął, Romeo! Tak bardzo się martwiliśmy o ciebie. Maria wzięła go na ręce. Stare małżeństwo wyszło szczęśliwe do domu. Później, tego samego dnia, Russo z chciwym zamiarem poszedł do domu starego małżeństwa. Cieszę się, że znaleźliście swojego psa. Wygląda, jakby był w szoku. Może zabiorę go na spacer. O, byłoby cudownie. Romeo, masz ochotę na spacer, maluchu? Słysząc te słowa, Romeo uśmiechnął się. Ku zaskoczeniu Russo przemówił. Nigdzie z tym mężczyzną nie pójdę. On jest chciwy. Russo był w szoku. Cofnął się i spojrzał na Richarda. Co się stało, Russo? Dlaczego jesteś przerażony? Twój pies mówi. Richard i Maria spojrzeli na siebie zaskoczeni, ponieważ dla nich Romeo tylko szczekał. Nie słyszeli żadnych słów. Co? O czym ty mówisz? Twój pies, ten mały diabeł, on mówi! Jeżeli przez mówienie rozumiesz szczekanie, to tak, mówił, jak każdy pies. Romeo szczeknął, a Russo przyjrzał mu się podejrzliwie. Przysięgam, że słyszałem, że mówi. Idź do domu, Russo. Chyba jesteś trochę przemęczony. Prześpij się, a zaraz poczujesz się lepiej. A ja zabiorę Romea na spacer. Russo skinął głową i podrapał się po czole. Wrócił do domu. Następnego ranka znów przyszedł. Witajcie, Richardzie i Mario. Przepraszam za siebie wczoraj. Gdzie ten mały Urwis? Pozwólcie mi go zabrać na spacer. Och, pewnie. Cieszę się, że już ci lepiej. Romeo, chodź tu, malutki. Romeo przybiegł do pokoju i zatrzymał się obok Richarda. Och, ten okrutny człowiek! Znowu on! Russo opadła szczęka. Co? Czy coś się stało, Russo? Co się stało? Co się stało? Twój pies znów przemówił. Richard i Maria spojrzeli na siebie zmieszani. Romeo szczeknął. Russo, sąsiedzie, myślę, że przyda ci się wizyta u doktora. Niby od kiedy zwierzęta mówią? On po prostu mówi. Dobrze, przecież to wiecie. To jest magiczny pies. Wiedziałem, dzięki niemu macie swoją fortunę. A teraz wiem, że jeszcze potrafi mówić. Skąd wzięliście tego magicznego psa? Chcę to wiedzieć. Russo, on jest tylko małym pieskiem, a nie żadną magiczną kreaturą. Owszem, pomógł nam znaleźć skarb, ale to był czysty przypadek. Już nigdy więcej tego nie zrobi, a cała wioska przecież o tym wie. O, i tu się mylisz. Co masz na myśli? Pokażę ci, ale niekiedy jestem sam. Przyprowadzę kogoś z wioski jako świadka. Wtedy wszyscy mieszkańcy dowiedzą się, że jesteście magami. Praktykujecie złe czary. A ten magiczny pies będzie mój. Ja tu jeszcze wrócę. Gdy wyszedł z domu, Richard i Maria spojrzeli na siebie zaskoczeni. Stwierdzili, że ich sąsiad oszalał. Później, tego samego dnia, wrócił do nich z burmistrzem wioski, Shiro. Stojąc na werandzie, Russo krzyknął. Wychodźcie, czarodzieje! I przyprowadźcie tego diabelskiego psa.
Jestem tutaj razem z panem Shiro. Russo krzyczał tak głośno, że przyszło kilku innych mieszkańców, gdy Richard i Maria wyszli z domu. Tam są diabelscy czarodzieje. Praktykują czary w naszej wiosce, panie. Musimy ich natychmiast wygnać. Panie Shiro, myślę, że Russo postradał zmysły. Powinniśmy go zabrać do doktora. Dość tych waszych kłamstw! Zaraz to udowodnię! Russo, lepiej, żebyś miał dobry dowód na swoje zarzuty. Znam Richarda i Marię od lat. To najbardziej przyzwoici mieszkańcy naszej wioski. Zaraz sami się zdemaskują, panie. I tak, mam na to solidne dowody. Mówiąc to, zwrócił się do Romeo. Powiedz coś, już! Rozkazuję ci! Co chcesz, żebym ci powiedział? Słyszycie? Proszę bardzo, potrzebujecie jeszcze jakiś dowód? Pan Shiro spojrzał na niego zmieszany. Mieszkańcy również spoglądali po sobie pytająco. O czym ty mówisz, Russo? Pies! Mówię o gadającym psie! Słyszeliście, że przed chwilą mówił, prawda? Słyszałem tylko szczekanie. Co? Jak to możliwe? Wściekły odwrócił się do mieszkańców. Wszyscy go słyszeliście, prawda? Słyszałem tylko szczekanie. Tak, ja też. Myślę, że Richard miał rację. Russo postradał rozum. Nie, to nieprawda. Ten pies pomógł mi znaleźć skarb. To magiczny pies. Wszyscy o tym wiemy. Ale to był tylko przypadek i zasługa psiego węchu. O, doprawdy? Russo wyjaśnił, w jaki sposób złapał Romea i zmusił go, by znalazł pudło pełne złota w jego ogrodzie. Co? Porwałeś naszego psa? To byłeś ty? To niedopuszczalne, Russo. Muszę cię wygnać z naszej wioski. O, jeszcze nie, panie burmistrzu. Nie w tym rzecz, że porwałem tego diabelskiego psa, ale że pomógł mi znaleźć kolejny skarb. Widzicie? To jest magiczny pies. Może znaleźć niezliczoną ilość skarbów. Udowodnij to. Pokaż nam pudło pełne złota. O tak, pokażę. Mówiąc to, odłożył torbę i wyjął z niej pudło, które znalazł w swoim ogrodzie. Patrzcie wszyscy uważnie. Zaraz pokażę wam pudło pełne złotych monet. Otworzył pudło i ze zgrozą w oczach odkrył, że w środku był tylko piasek. Co? To jest niemożliwe. Dość. Nie tylko marnujesz nasz czas, ale jeszcze rujnujesz dobre imię Richarda i Mary. A na dodatek porwałeś ich małego psa. Oświadczam, że zostajesz wygnany z Greymonta. Nie masz prawa nigdy stanąć w tej wiosce. Ale... Ani słowa więcej. Spakuj torby i wyjedź z wioski. W przeciwnym razie będę zmuszony wezwać strażników. Z opuszczoną głową Russo odszedł. Pan Shiro podszedł do Richarda i Marii. Przykro mi z powodu jego zachowania. Ale nie przejmujcie się więcej, Russo. Nigdy więcej nie będzie już was nękał, ani innego mieszkańca. Dopilnuję, żeby wysłano go daleko, daleko stąd. Dziękuję, panie Shiro. Twoje rządy dbają o nasze bezpieczeństwo. Pan Shiro uśmiechnął się i schylił, by poklepać Romea po głowie. Co za uroczy piesek. Jakim cudem ktokolwiek mógłby posądzić cię o czary? Russo został wygnany z wioski, a Romeo żył szczęśliwie z Richardem i Marią. Upewnił się, że już nikt go więcej nie skrzywdzi. A jeśli chodzi o stare małżeństwo, nigdy się nie dowiedzą, że ich pies jest wyjątkowy.